Moi drodzy, spieszę do Was z pomocą. A w dzisiejszym odcinku będziecie potrzebowali czystą kartkę A4. No może koniecznie nie musi być A4, ważne, żeby była czysta i coś na niej można by było zapisać. Marker może być czarny, jaki kolor sobie tam wybierzecie. Długopis, ołówek. Nie no, żartuję. Tak ogólnie wybierzcie sobie po prostu coś do pisania, nic więcej. No ja sobie wybrałem kartkę i markera. Będzie po prostu dobrze widać. Czyli tak, kartka, długopis. Dobrze by było, żebyście wzięli ze sobą mózg. Nie no, żartuję, ale no myślenie tu się przyda. Najlepiej by było, jakbyście byli zrelaksowani, odpoczęci. To w takim momencie najlepiej się myśli i podejmuje decyzje. A tutaj w tym akurat wypisywaniu może Wam się to przydać. Nie róbcie tego, jak jesteście zmęczeni, sfrustrowani, czy macie jakieś inne problemy na głowie. Najlepiej, żeby to była czysta głowa i żebyście byli po prostu w tym dniu jakby spokojni, mieli jakby fajny dzień i w tym dniu najlepiej jakby po prostu nic, żadne troski Was nie trapiły. Będzie to odcinek troszeczkę taki emergency, bym powiedział. Zostałem wywołany do tablicy, ale zaraz Wam wytłumaczę. Witam Was serdecznie. Jeszcze raz, albo pierwszy raz, mało istotne. Teraz pewnie sobie zadajecie pytanie, dlaczego nazwałem ten odcinek emergency. Dlatego, że dostałem wiadomość od pewnej dziewczyny, wiadomość, bardziej komentarz, w którym napisała, że ma właśnie ogromny problem z tym, żeby podjąć decyzję, czy wyjechać za granicę do pracy, czy zmienić tą pracę. I ta praca miałaby być w tym samym jakby zawodzie. I tak sobie pomyślałem, że już na początku moich wszystkich filmów, które zaczynałem nagrywać, gdzie to było rok temu, jeszcze w Anglii, to tam również się pojawiały takie zapytania, jak podjąć taką ciężką decyzję. Skąd się we mnie to wzięło, że tak nagle zdecydowałem się po prostu rzucić wszystko i po tylu latach po prostu wrócić. Jak podejmować takie decyzje? I również na moich sesjach coachingowych bardzo często ludzie właśnie mają problem z podjęciem decyzji. I też zauważyłem, że właśnie jest taka tendencja, że jesteśmy bardzo niepewni, mamy dużo w sobie lęku, jakiegoś strachu właśnie. I tak pomyślałem, że zrobię taki emergency, szybki odcinek, żeby dopomóc Wam. No, ale sprawa jest poważna, także nie będę sobie robił, postaram się nie robić jaj. I od czego bym zaczął? Ogólnie u mnie przygoda jakby z rozwojem osobistym zaczęła się no ponad 6 lat temu. I ja dużo wcześniej byłem zupełnie innym człowiekiem. Byłem bardzo nieśmiałym, nie byłem pewny siebie. Jestem zodiakalną wagą, co nie wy możecie potwierdzić, jeśli są jakieś wagi, które mnie oglądają, to możecie napisać, czy macie problem właśnie z podejmowaniem decyzji, że często ważycie, czy to jest, czy tak zrobić, czy tak. I ja tak bardzo często miałem, że jakikolwiek problem czy dylemat, bardzo często właśnie ważyłem jak to waga i rozmyślałem, co ja mam teraz począć, co ja mam zrobić. Bardzo dużo myślałem, taki overthinking. I to nie było zbytnio właśnie, no, dobre dla mojej osoby ogólnie, tak? I kiedy się zainteresowałem tym rozwojem osobistym i duchowym, no bardzo wiele rzeczy się nauczyłem. Dużo, dużo czytałem. Dużo rzeczy jakby na sobie próbowałem. Wdrażałem pewne rzeczy, żeby po prostu wyjść z tych moich różnych zamkniętych klatek, ze strefy komfortu. No i przez wiele lat budowałem gdzieś tą taką pewność siebie. I załóżmy, powiem tak szczerze, że gdzieś tak no 5 lat gdzieś jestem w takim stadium swojego rozwoju, że ja po prostu jak czuję wewnętrznie, instynktownie, czytam sercem, to
to staram się podejmować ryzyko, pomimo tego, że może się coś złego wydarzyć. Tak jak widzicie, jak jeśli mnie obserwujecie tutaj od początku, albo jesteś tutaj od niedawna, to zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, ale wiecie, że no, moja radość z bycia w Anglii i z momentu, kiedy ja chciałem bardzo wrócić do Polski, mając jakiś zarys planów w głowie, ale nie mając załatwionej pracy, nagle to wszystko, ta cała mój entuzjazm, ta siła wewnętrzna i wszystko to, co budowałem latami, no, przewaliło się, tak? Czyli ja dostałem tej depresji, było mi no, dosyć ciężko, naprawdę. Były takie momenty, że nie mogłem iść dalej, nie mogłem wstawać z łóżka i to nie było naprawdę mi wesoło. No, to oczywiście tutaj nie będziemy o tym rozmawiać, przejrzyjcie sobie filmiki, gdzieś tutaj podepnę może o tej sytuacji, o tej depresji, co troszeczkę opowiadałem. Dlatego te wszystkie komentarze, czy współpraca z moimi klientami oraz tutaj właśnie ten komentarz tak mnie natchnęły na to, żeby kurczę, no, dopomóc Wam i powiedzieć moją perspektywę, jak ja to widzę. Tak jak na samym początku wspomniałem, że właśnie moim zdaniem cokolwiek miałoby się nie wydarzyć, to ja i tak bym Tobie, tak, jeśli mnie słuchasz teraz, który byś chciał zaryzykować, zmienić pracę i to jeszcze dodatkowo wyjechać, czyli wyjechać do innego kraju, innego miasta, to się łączy z innym miastem również, tak? To są bardzo stresogenne właśnie zmiany, jedne z większych. Ja kiedyś, nie będę ukrywał, zrobiłem trzy rzeczy naraz, tak? Ja jeszcze w tym właśnie, będąc w tym moim rozwoju, postanowiłem właśnie się rozwieść, wziąć rozwód z moją ex-żoną, do tego zmienić miejsce zamieszkania, rzucić pracę, otworzyć firmę, działalność jednoosobową, zacząć nową pracę, przeprowadzić się do innego miasta, zacząć wszystko totalnie od nowa. To było bardzo stresogenne i też nie będę ukrywał, że to była bardzo ciężka decyzja. I też również no, te wszystkie rzeczy, co wymieniłem, te wszystkie problemy, które tam miałem i aklimatyzacja z nowym miejscem też mnie przytłoczyło i też miałem tam problemy. Współpracowałem wtedy z psychologiem. Także co ja od siebie mogę powiedzieć w takich sytuacjach? Ja, jako ja, na Waszym miejscu bym sobie się zastanowił. Oczywiście tutaj jak dotrwacie do końca odcinka, to Wam pokażę fajny przykład, jak na kartce sobie to fajnie rozrysować i to jest bardzo taka logistyczna, bym powiedział, matematyczna kalkulacja, ale ona jest bardzo dobra. To nie jest taka zwykła, że sobie wymieniamy plusy i minusy, to jest na bardzo podobnej zasadzie, tylko jest bardziej matematyczna. I ja posiłkując się nią, również podjąłem taką właśnie ciężką decyzję, między innymi. I Wam na końcu ją rozrysuję i pokażę, jak to tak mniej więcej robić. A tutaj jeszcze od siebie dodam co mi na sercu leży. Także ja przede wszystkim sobie zrobicie to, co tutaj właśnie przed chwileczką Wam powiedziałem na tej kartce. Rozrysujecie, zobaczycie, jaka Wam punktacja wyszła. Czy to jest właśnie, że no, warto, nie? Zaryzykować. Jak jest duża tam, waha się tam, jak będzie blisko, no to wiadomo, to warto jeszcze przemyśleć. A jak będzie tak tych punktów dużo więcej ta decyzja na nie, no to wiadomo, że no jest to logiczne i może warto zaryzykować. Ja Wam powiem, że powinniście się zastanowić, co się właśnie może wydarzyć, jakie problemy Was będą tam czekać. Wszystko sobie na przykład wypisać, bo zawsze może coś nie wyjść, tak? Mi nie wyszło, tak? Ja tutaj nie miałem kolorowo. Teraz od jakiegoś czasu, pomimo, że nie mam pracy, ale mam ja mam inne różnego rodzaju zaplecza, które po prostu jakby odbierają mi ten stres taki inny, że ja muszę iść do pracy, tak? I to mi jakby odchodzi. Oczywiście jest to problematyczne, jak się traci pracę i chciałbym,
ogólnie rzecz biorąc, i tak warto właśnie to wszystko przemyśleć, co może się wydarzyć najgorszego i mieć to z tyłu głowy, że to się może wydarzyć. I co wtedy? Właśnie, żebyście wtedy nie złapali doła, czy jakiejś depresji, a jeśli złapiecie, no to jak najszybciej wyjść z tego, tak? Spróbować. Czyli kalkulacja, co zrobić, co może się wydarzyć przede wszystkim i później sobie zrobicie te obliczanie na tej kartce, co zaraz Wam pokażę i wtedy stwierdzicie, czy może Wam się to udać. Ale moim zdaniem, takim nawet po tym, że bardzo często gdzieś miewałem ciężkie stany, tak właśnie w Anglii, ta zmiana przed chwilką, co Wam powiedziałem, czy powrót po 16 latach, prawie po 16 latach do Polski, no to są ogromne zmiany, ogromnie ciągnące za sobą różnego rodzaju stresy, no, dylematy, problemy i to są ciężkie decyzje, ja to rozumiem doskonale. Tak samo nawet jak ta moja decyzja przed wyjazdem do Anglii, to też był ogromny krok, tak? Ale pomimo wszystkiego, bo wydaje mi się, że jestem tutaj człowiekiem na dobrym stanowisku i miejscu, żeby Wam o tym powiedzieć, bo przeżyłem sporo, to pomimo wszystkiego, pomimo depresji, pomimo różnych ciężkich sytuacji życiowych, ja i tak bym ryzykował i podejmował ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że musicie sobie zdać sprawę, że naprawdę, no oczywiście to wiecie, ale musicie sobie to bardziej do głowy wkręcić. No bo mamy tylko jedno życie. Jedno. Tak jest ustalone, bo no, na tą chwilę no, nie ma jakby takich głębokich dowodów, że gdzieś tam wracamy, a jak wracamy, tak, to nie pamiętamy tego. No wiecie, no nikt nam tego, że tak powiem, nie udowodnił mocno, tak? To załóżmy, że mamy to jedno życie i nie ma więcej. No to jak sobie tak człowiek pomyśli, no to ja wybieram to, co czuję, czyli słucham swojego instynktu i swojego serca, pomimo wszystkiego, pomimo tego, co może się wydarzyć. I tu się pojawia pytanie właśnie, dlaczego, skąd to się bierze. Właśnie tak Wam tłumaczyłem. Życie jest jedno. Druga rzecz. Niesamowite doświadczenie życiowe, przede wszystkim, to Was bardzo często wzmacnia. Kolejna rzecz to jest siłę. Łapiecie taką siłę, bo to doświadczenie to jest doświadczeniem, ale siłę, ogólną taką siłę w sobie, tak? Czyli ta pewność siebie rośnie, że Wy kolejną rzecz udźwignęliście, przeszliście przez nią. Kolejna rzecz oczywiście, że zrobiliście to, co czuliście, że chcieliście zrobić. I jak przyjdzie ten moment, że gdzieś tam będziecie już powoli wybierali się na ten tak zwany drugi świat, to sobie się uśmiechniecie i powiecie, kurde, no zrobiłem to, zrobiłam to, tak? No ja pomimo wszystkiego, pomimo tych wszystkich rzeczy, ja się cieszę, że to zrobiłem. Nie jest kolorowo, ale zrobiłem to. No jak, bo chciałem to zrobić, zrobiłem. I idę tym krokiem. Bardzo często wydaje mi się, że to jest słuszna droga, pomimo, jak wspomniałem, tych wszystkich ciężkich sytuacji, które mogą Was napotkać i mogą być bardzo bolesne. To ja jestem, pomimo wszystko, jestem za tym, żeby ryzykować i być przy tym sobie sobą, słuchać siebie jak najbardziej i myślę, że to jest fajne takie ziemskie nasze doświadczenie i brać to właśnie bardziej, że tak powiem, traktować te życie jak taką troszeczkę grę. No i trzymajcie to w sobie, w głowie, że po prostu bardziej się wkręćcie w to, że będzie dobrze. A jak nie będzie, to sobie damy radę, nie? Jak upadniemy, no to wstaniemy. I tak sobie zawsze tam gdzieś tłumaczyć. Warto afirmować. No ale nie o tym. Dobra, myślę, wydaje, że wyczerpałem tak spontanicznie, bo chciałem zrobić taki szybki emergency odcinek. Mam nadzieję, że wyczerpałem ten temat. Jak nie, coś byście jeszcze dodali od siebie, albo coś mi jeszcze przyjdzie, to może dogram. A Wy piszcie w komentarzach, proszę Was, czy faktycznie, czy macie podobne zdanie, czy jesteście bardziej tacy właśnie wycofani, że jednak nie, właśnie nie, lepiej czasami
zostać, nie robić takich kroków, jednak martwicie się, że coś tutaj, bardziej bojaźliwy, czy raczej jesteście tacy, że właśnie jak podejmujecie jakąś decyzję, to idziecie ostro w tym kierunku i pomimo wszystkiego staracie się, żeby to wam wyszło. To dajcie znać proszę w komentarzach, ok? Dobrze, moi drodzy, ze względu na to, że ten filmik wyszedł bardzo długi, podzielę go na dwie części, czyli tutaj mamy tą, o której przed chwileczką właśnie wam opowiadałem o swoich odczuciach, jak ja podejmowałem tą decyzję, jak czym ja się kieruję i w jaki sposób to u mnie wygląda. I wiecie, znacie moją historię, co się później wydarzyło i na jakiej zasadzie to wszystko działa. Taka bardziej teoretyczna. No i w tym drugim już filmie zapraszam was na niego. Puścimy sobie właśnie, jak ja to rozrysowuję, bo tam wyszło ponad 20 minut. Także nie chciałbym kolejnego bardzo długiego filmu puszczać i myślę, że tak będzie lepiej. Dzięki bardzo i pozdrawiam serdecznie. Oczywiście, jeśli uważasz, że było to w jakimś stopniu pomocne i przyda ci się w przyszłości, to stryknij tego dzwoneczka, subskrypcję, daj komentarz, jakikolwiek, to możesz mnie tak wesprzeć, bo bez tego naprawdę ani rusz, ciężko rozwijać takie kanały. Również zapraszam oczywiście do komentowania, napiszcie, co wy o tym wszystkim myślicie, czy mieliście takie właśnie sytuacje już w podejmowaniu decyzji. No i jak zwykle trzymajcie się mocno, walczymy o każdy dzień i idziemy do przodu. I jak coś, to żegnam się i do ponownego. Cześć, trzymajcie się, hej.